Cześć wam. Na wstępie chciałem podziękować wirusowi, który mnie pobudził do myślenia i zwrócił uwagę na pewne sprawy. Dlatego dla wirusa w prezencie jedna gazetka z podpisem. Mailów poproszę, jak chciałbyś, o adres, gdzie mam gazetkę przesłać, ewentualnie do odbiorów w Kysłowicach. Plus spotkanie, jakbyś był zainteresowany, ale teraz tak. Najważniejsze to jest dla inwestorów. Dla inwestorów to jest tak. Od dłuższego czasu rozwijam pomysły autorskie w oparciu o doświadczenie, a z czasem pojawiały się po prostu dodatkowe możliwości, więc są pewne koncepty, które są i tak cały czas aktualne, pomimo tego, że się zmieniła lokalizacja, bo i tak obejmowały Polskę i moje strategie i działania na dłuższy czas i były planowane już dużo wcześniej. I te dwie rzeczy, które miały mi ułatwić realizację moich celów, to po pierwsze Centrum Rozwoju Biznesu. I właściwie kompleksowe centrum. Kompleksowe Centrum Rozwoju Biznesu miało polegać na jednej prostej sprawie. Jako że od początku mówiłem wam, że to jest wszystko zgodne ze mną i z moją osobą, to znalazłem po prostu taką lukę na polskim rynku, prawda? Chodzi o to, że nowe technologie dopiero wchodzą, większość z was nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje, a tam są ogromne pieniądze do ugryzienia po prostu na tej zasadzie. Dlatego postanowiłem te interesy zabezpieczyć tutaj, bo nasz rząd, czy też inne osoby nie pomyślały o tym, żeby zadbać w interesie Polaków i jednak postawić na nowość, innowacyjność i przyszłość, a nie tylko gonić świat. Ja proponuję wam, żebyśmy to my, Polacy, przegonili świat, bo tylko dzięki temu świat zacznie przychodzić do nas i z nami częściej rozmawiać i się z nami liczyć, tylko dlatego, że my mamy wiedzę. Ja mam wiedzę dziś, a wy będziecie ją mieć za chwilę, do końca roku będzie większość z was miała więcej wiedzy, bo każdy się uczy i rozwija swoim tempem, więc im będziemy mądrzejsi, tym więcej osób będzie do nas przychodziło, to proste. Kompleksowe Centrum Rozwoju Biznesu miało uzupełnić lukę taką, mianowicie, że VR dopiero się rozwija, tak? VR, AR, czyli nowe technologie, bo tu o tym rozmawiamy, to się rozwija i wy o tym nie macie pojęcia, tak? A wiele firm, dajmy na to, jest sobie jakaś tam firma, prawda? I ona głównie sobie działa z polecenia, czyli większość swoich usług sprzedaje, czy też usług, produktów sprzedaje w oparciu o polecenia, czyli o swoją renomę, markę, którą sobie tam wyrobiło przez lata. I jak miałem okazję ostatnio z firmami rozmawiać, to dużo firm jednak z tych poleceń to miało aż 90%. A z internetu wcale nie tak dużo. Biorąc pod uwagę, że otwiera nam się nowy rynek i nowe możliwości i przez to, że wirtualna właśnie rzeczywistość niesie ogromne możliwości, to ja pomyślałem tak, skoro mamy ten polski rynek, który jest jednak w porównaniu do świata, no ma tą lukę, prawda, którą mogłem wykorzystać, w którą mogłem wejść, nie tylko te nisze światowe, ale też na polskim rynku tych nisz sobie szukałem. I jako, że firmy do tej pory właśnie działały głównie z polecenia i to polecenia lokalnego, to ja postanowiłem zrobić kompleksowe Centrum Rozwoju Biznesu, które miało być proste przede wszystkim, bo miało skupiać, bo my mieliśmy tylko polecać specjalistów. My, czyli osoby, które mają wiedzę odnośnie nowych technologii, odnośnie rozwiązań, po prostu dzięki temu, że my mieliśmy badać potrzeby, czyli rozmawiać z pracodawcami, prawda? To dzięki takiej rozmowie, czyli zwykłemu badaniu potrzeb, możemy się dowiedzieć tego, czy firma ma zamówienia, czyli czy cały czas pracuje, czy firma potrzebuje pracowników, bo jak się okazało, na 100 firm, które przedzwoniłem, gdzie się okazało, że z poleceń było 90% przede wszystkim, to aż 10 firm na 100 zgłosiło zapotrzebowanie na pracowników. Czyli oni by chcieli się rozwijać, tylko nie było ludzi konkretnych do pracy. Dlatego, że nie było ludzi do pracy, oni nie potrzebowali się bardziej reklamować w internecie i brać kolejne zamówienia,
czyli się dalej nie rozwijali, czyli doszli do jakiegoś pułapu i zostali zatrzymani. I o co chodziło tutaj u mnie? To właśnie przez to, że miało być te kompleksowe centrum rozwoju biznesu, które miało łączyć te nasze, że tak powiem, światy już od samego początku. Jako, że miało łączyć te nasze światy od samego początku, czyli tak. Zakładając, że mój świat to jest wirtualna rzeczywistość, bo w tym świecie poruszam się najswobodniej i to w tym świecie nigdy nie miałem narzucanych ograniczeń, tylko sam mogłem się przebijać do góry i zdobywać tyle, ile ja chciałem i to było już tylko zależne ode mnie. Tak jak dziś w życiu już wszystko jest zależne tylko ode mnie. To biorąc mamy, tak, wcześniej zostaliśmy podłączeni do sieci, do internetu. Tu sobie firma działa na ziemi, tu jest ziemia, prawda? Tu jest firma. I nasz pracownik, rozumiecie? Nasz pracownik idzie sobie do takiej firmy i rozmawia sobie i się dowiaduje właśnie, czego potrzeba. I dzięki temu, że nasz pracownik zbada potrzeby, po prostu porozmawia i dowie się, co jest potrzebne w firmie, my opracujemy strategię, dzięki której firma będzie mogła po pierwsze zyskać ewentualnie tego dodatkowego pracownika, czy zwiększyć swoją sprzedaż w internecie, dzięki czemu, że zwiększy swoją sprzedaż w internecie, będzie potrzebowała więcej, więc jeszcze raz do nas wróci i wtedy, tutaj napędzając, możemy z czasem przenieść ich z internetu do wirtualnej rzeczywistości. A jako, że w wirtualnej rzeczywistości wszystko jest proste, bo możemy cały salon, budynek przenieść sobie i on może być w treści cyfrowej, czyli wystarczy założyć te okulary i w domu możemy nagle pojawić się w salonie meblowym, w salonie samochodowym, w każdym dowolnym salonie i możemy mieć masę różnych interakcji z przedmiotami czy otoczeniem w tym wirtualnym środowisku i dlatego to takie proste. Więc skoro to jest takie proste, to wystarczy, że ja właśnie przez te moje kompleksowe centrum rozwoju biznesu pomogę firmom zwiększyć swoje zyski i zwiększyć swój potencjał, bo dzięki temu, że ten rynek wirtualny mocno i dynamicznie się rozwija, to my później będziemy mogli ten VR zrobić tutaj, bezpośrednio w tej firmie, a dzięki temu, że ta firma będzie tak stworzona, że będzie miała stworzona jakby swój odpowiednik nie tylko na ziemi, tylko w wirtualnej rzeczywistości, czyli taki sam swój salon tam u góry, dzięki temu, nieważne gdzie ktoś się znajduje na świecie, zawsze będzie mógł sobie do tej chmury, do wirtualki wejść i wszystko obejrzeć, prawda? Dzięki czemu taka firma, która do tej pory działała sobie tylko lokalnie w Katowicach, Sosnowcu czy gdziekolwiek, może nagle być widoczna na całej planecie. A jako, że moja fundacja działa globalnie i tak dalej, to oczywiście fundacja, nie tylko fundacja, jako że ja działam globalnie, bo działam z nastawieniem na całą planetę, to już moja w tym głowa, żeby później, jeśli ktoś na świecie by się zdecydował zakupić takie przedmioty, no to moja firma oczywiście już pomoże od tej firmy do tego konkretnego klienta, który zakupi, dostarczyć ten produkt. I dlatego przez jakby ten prosty rozwój, czyli my edukujemy, my, tylko osoby po prostu mądre, mają posiadające wiedzę odnośnie nowych technologii i rozwiązań, które możemy zastosować, bo to jest istotne, możemy edukować te osoby i pomóc im przejść ten proces, czyli właśnie jeśli do tej pory nie korzystali z internetu, to wciągnąć ich do internetu, tak, i pokazać im, jak skutecznie się w tym internecie reklamować i sprzedawać, żeby z czasem mogły się dalej firmy rozwijać właśnie i były gotowe na wstąpienie na ten nowy rynek wirtualnej rzeczywistości. Bo tylko od momentu, kiedy wejdziemy tutaj w ten VR, wirtualną rzeczywistość, to dopiero wtedy możemy spokojnie uderzać na cały świat. I dlatego to jest proste. A jako, że moje kompleksowe... A jako, że miało być to kompleksowe centrum rozwoju biznesu, a moje projekty autorskie opierałem o doświadczenie mojego życia, czyli tak... interesowała jakby do rozwoju tych moich inwestycji i tak dalej
tych ustaleń i tak potrzebowałem odpalić działalność działu, więc to i tak robię, prawda? Teraz, 22, tak, luty. Działalność i tak potrzebowałem po to, żeby później przekształcić to z dostępnych mi informacji, żebym mógł przystąpić do spółki. I wcześniej myślałem o tym, że będę otwierał spółkę, która będzie się opierała na współpracy z tak. Telekom. Teraz tak. Agencja kreatywna. Tutaj jakieś strony internetowe, jakieś hardware, jakieś tego, takie różne tego typu sprawy, prawda? Telekom, agencja kreatywna. Na pewno finanse. To jest trzecia sprawa. Tutaj miałem plany też odnośnie sprzętu pewnej konkretnej firmy. Czyli sprzęt elektroniczny byłem, tak bym to nazwał. Sprzęt elektroniczny. Tylko, że jeśli chodzi o ten sprzęt, to mi chodzi o telefon, VR, AR, TAP, IOT. Czyli tutaj jakaś taka większa firma, która ma dostęp do po prostu technologii, tak? I działa już globalnie, bo ten wtedy jest łatwiej. Czyli tutaj współpraca z kimś tam większym, prawda? I czego nam tu brakuje? A no i oczywiście tych agencja wdrożeniowa. Agencja wdrożeniowa odnośnie nowych technologii. Czyli tu wiadomo, agencja wdrożeniowa, czyli tu mamy ten cały VR, AR, bo tu mamy technologię, prawda? A agencje jakoś tam to lepiej i skutecznie potrafią wdrażać, wprowadzać, popychać, prawda? Bo ci tworzą, kreują, prawda, tam wysoko, a ci już to opychają tamtym mniejszym, czyli VR, AR, filmy 360 stopni i od, bo to są te ważne sprawy właściwie, czyli te nowe technologie, tak? I przez to, że takie kompleksowe centrum rozwoju biznesu składające się z tych pięciu elementów już jest wystarczające do tego, żeby właśnie jeden przedstawiciel symetrii mógł sobie tak naprawdę pójść, porozmawiać, tylko porozmawiać, nie musi mieć wiedzy. Jedyne co musi wiedzieć, to z kim współpracujemy i ewentualnie jaki jest zakres rzeczy, którymi dana agencja się zajmuje, tak? Ale nie musi znać szczegółów, cen i tak dalej, bo my jedyne co robimy, to polecamy i umawiamy na spotkanie ze specjalistą. A przez to, że taki pracownik nie musi mieć ogromnej wiedzy, a jedynie musi być uśmiechnięty, świeży i nietypowy po prostu, bo tego na polskim rynku nie było, bo każdy wam próbuje coś wcisnąć, kiedy ja wam chcę coś dać za darmo, to raz, a dwa, chcę, żeby właśnie było to na zasadzie dobrej współpracy, bo tylko razem możemy to wszystko odbudować szybciej. Dlatego taki pracownik może sobie uśmiechnięty pójść do takiej firmy, porozmawiać, zapytać się co potrzeba i jeśli coś potrzeba, jeśli ten by się ucieszył, że możemy mu pomóc, to wtedy nasz pracownik odsyła go to na już konkretnie na spotkanie z konkretnym specjalistą i dzięki temu, że taki pracownik polecił skutecznie specjalistę, otrzymuje jakieś tam wynagrodzenie. I pracownik nie musi dużo, do tego pracownik, biorąc pod uwagę szeroki zakres usług, które posiada, może wykonywać swoją pracę tak, albo w domu na słuchawkach, bo może sobie dzwonić po bazie firm, to jest proste, albo może sobie iść na miasto pochodzić,
pospacerować sobie, porozmawiać z ludźmi. A jako, że ten zakres, jako, że ten zakres usług jest na tyle kompleksowy i na chwilę obecną, jako że nowymi technologiami głównie są zainteresowane osoby, które mają pieniążki, czyli właśnie reklama, marketing i większe inwestycje, i nie jest to dostępne na razie powszechnie, ale właśnie na wszelkiego rodzaju eventach, targach, zabawach można wykorzystywać tę właśnie świeżość, bo ludzi to ciekawi, bo nie mieli do tego do tej pory dostępu, a dzięki temu, że to się staje powszechne, oni mają okazję przetestować, sprawdzić, zobaczyć, zapoznać się. No i zdecydowanie z czasem łatwiej będzie im się zdecydować, aby z tych rozwiązań korzystać. No i najważniejsze w tym wszystkim jest edukacja. Nasz pracownik jest taki sobie uśmiechnięty i szczęśliwy, bo sam sobie decyduje, ile godzin dziennie pracuje, bo zależnie od tego, i jaki on sobie wynik wypracuje, to tyle sobie zarobi, tak? Nie ma sensu, żeby temu pracownikowi ustalać ani jakichś kart celów, ani jakichś wyników wygórowanych, ani żadnych wyników nie ustalać mu. Niech sam decyduje. Taki pracownik ma ten dostęp, właśnie najlepiej, żeby on miał właśnie tą swoją aplikację, prawda, gdzie będzie mógł po prostu wypełnić formularz gdziekolwiek by nie był, tak? I on sam decyduje, czy sobie właśnie będąc gdzieś na mieście może na przykład dorobić, bo kogoś spotka i postanowi, że godzinę czy dwie z kimś sobie tam pogada, albo kogoś zaczepi i to zadziała. Albo po prostu może sobie dzwonić z domu po bazach firm, po bazie, tak, dokładnie po bazie firm i telefonicznie załatwiać tą samą sprawę, bo to jest prosta rozmowa, czyli zwykłe badanie potrzeb. I to jest jakby najważniejsze w tym wszystkim, czyli badanie potrzeb. I przez to, że to już właściwie wcześniej rozwijałem i tą moją działalność już wcześniej planowałem, tylko troszeczkę w innym składzie niż to, co mam teraz, to ta działalność była właśnie mi po to potrzebna wcześniej, żebym odpalił, przygotował się do otworzenia spółki i później właśnie w ciągu roku pozyskał tych, bo ja od razu z góry miałem jasny cel, że do końca roku chcę już działać ogółu w Polsce całej, a maksymalnie do końca 2018 chciałem być pionier VR Consulting. I tak to wyglądało z mojej strony, jeśli chodzi o moje plany wcześniejsze. Jako, że to są gotowe rozwiązania, które mam i mogę wdrożyć i wprowadzić, jestem gotowy właściwie na każdą rozmowę z jakimkolwiek inwestorem, jeżeli ktoś by był zainteresowany na poważnie współpracą. To jest tak naprawdę jeden z wielu pomysłów, które mogę zaoferować, bo biorąc pod uwagę, że biorąc pod uwagę, że przeszedłem dość dużą rewolucję i teraz pan, dzięki temu, że właśnie mój umysł się otworzył, że zyskałem nową wiedzę, że myślę szybciej i sprawniej, to takie kolejne pomysły, kolejne cegiełki mogę dokładać, a jedyne co potrzebuję, to zderzać się z innymi umysłami i otrzymywać od was informacje, feedback, ale konstruktywny właśnie, rozmowę. Dlatego tylko wtedy to ma znaczenie. I jeśli chodzi o te inwestycje, to właściwie wszystko. No i tylko przypominam o zasadach. Jako, że jeśli poruszamy się w świecie mojej gry, czyli na YouTubie, każdy komentarz, który zostawiacie, może być, będę się starał na nie wypowiadać, ale będę się starał na nie wypowiadać w kolejnych materiałach. Więc jeśli decydujecie się umieścić coś tam w komentarzu, bądźcie przygotowani, że ja mogę wam na to odpowiedzieć zgodnie ze stanem swojej wiedzy. To jest istotne, a jeśli macie zamiar się ze mną prywatnie kontaktować i nie chcecie, żeby później było to przekazane publicznie, to wystarczy do mnie napisać na maila. Proste? Proste. Jeszcze raz dziękuję Wirusowi, a zaraz jeszcze jeden materiał do nagrania.